Zwiększaniem Waszych zamówień i z takimi sprawdzonymi metodami właśnie obsługiwania klientów, tak abyście z Oriflame miały coraz to większe korzyści. Cieszę się, Sabina, że dołączyłaś. Bardzo fajnie, że jesteś. Zachęcam Was, żeby na dzisiejsze szkolenie przygotować sobie coś na notatki, coś do pisania, ponieważ tej wiedzy będzie dzisiaj dużo. Ale zanim zaczniemy, to chciałabym Wam powiedzieć, czego się dzisiaj nie nauka. No, ponieważ to nie jest szkolenie z podstaw sprzedaży, dlatego dzisiaj nie będziemy poruszać takich kwestii jak skąd brać klientów, jak przygotowywać katalogi, jak wręczać katalogi, jak działają poszczególne serie. To znajdziecie w szkoleniu z podstaw, które jest dostępne na moim kanale na YouTube, które dzisiaj też wkleiłam Wam na Facebooku, więc tam możecie zajrzeć, aby zdobyć wiedzę z podstaw. A więc do tego Was serdecznie zachęcam. Natomiast wszystkie rzeczy, które będą dzisiaj, będą już wychodziły poza ten obszar. Dzisiaj też nie będzie materiału, więc notujcie sobie wszystkie pomysły, inspiracje, ale też pełne zdania, które będę do Was mówić, ponieważ dzięki temu będziecie w stanie lepiej mówić do klientów. Dużo tych rzeczy, które dzisiaj będą, będzie takimi rzeczami bardziej zaawansowanymi, więc Was zachęcam do tego, żeby notować sobie właśnie pełne zdania, żebyście mogły z tego już od razu na bieżąco korzystać. Cześć Marta, cieszę się, że też dołączyłaś. Co dzisiaj będzie, słuchajcie? Dzisiaj powiem Wam, w jaki sposób się umawiać na spotkania w stylu przedstawiania oferty Oriflame, czyli powiem Wam, co zrobić, żeby po prostu wejść do koleżanki, przekazać jej parę fajnych produktów. Nauczę Was, w jaki sposób rozpoznawać potrzeby swojego klienta. Będziecie się, jak prezentować produkty, jak stosować takie skomplikowane pojęcia, ale okaże się bardzo proste, upselling i cross-selling i w jaki sposób radzić sobie z obiekcjami. A dzięki temu, że to Wy będziecie sobie zapisywać, to więcej dzisiaj zapamiętacie i wyjdziecie z gotowymi pomysłami takimi dla siebie, bo już będziecie w stanie przetworzyć to sobie na taką wiedzę po prostu dla Was najlepszą. Co w efekcie? Dzięki wszystkiemu jestem przekonana, że będziecie się czuły lepiej w roli konsultanta, tak bardziej pewnie. Zwiększy się Wasza satysfakcja ze zbierania zamówień, bo one będą większe, ale też będziecie miały poczucie, że więcej tutaj zależy od Was. Zbudujecie swój autorytet wśród swoich klientów, no i też zdecydowanie zwiększycie swoje zamówienia, dzięki czemu zarobicie więcej i wypracujecie atrakcyjniejsze prezenty, bo pamiętajcie, że w Oriflame, poza tym, że warto mieć 100-punktowe zamówienie, tak, żeby nie płacić za zostawę, to warto mieć 200 i 300 punktów, bo wtedy dostajecie dużo atrakcyjniejsze prezenty z bonusu dla urody. Będziecie też wzorem dla osób, które macie w swoim zespole lub które będziecie miały, bo ja tak z własnego doświadczenia zauważam, że osoby, które dobrze sprzedają, potrafią tego łatwiej nauczyć swój zespół. I wtedy punkty w całym zespole zbierają się dużo większe. Jak ktoś sam jest świetnym sprzedawcą, to nie ma problemu z tym, żeby nauczyć swój zespół dobrze sprzedawać. Jeżeli ktoś zbiera raczej małe zamówienia, to trudno mu przekonać koleżankę do tego, że sama może zebrać zamówienie za 500 zł, tak? Więc jakby to też moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby samemu umieć sprzedawać. Więc tyle nas dzisiaj czeka i taki efekt dla Was przewiduję. No ale teraz chciałam Was zapytać, jak to najczęściej u Was wygląda? Jak u Was wygląda teraz sprzedaż i jakie efekty to Wam przynosi? Dzielcie się tak proszę na czacie, co do tej pory robicie sprzedając, no i jakie efekty z tego gdzieś tam osiągacie. Pytam głównie o to, czy właśnie ta sprzedaż głównie polega na tym, że wręczacie komuś katalog i on sobie go przegląda, czy też z nim rozmawiacie o tych produktach, jak najczęściej. Czyli ty, Iwona, rozmawiasz ze swoimi klientkami, opowiadając o tym, co jest fajne, które produkty ci służą. Czyli ty, Sabina, po pierwsze dużo używasz, to jest ważna lekcja, słuchajcie, z pierwszej części, żeby stać się swoim najlepszym klientem. I dzielisz się tym, jak to działa na tobie. Ty też, Justyna, wręczasz katalogi oprócz produktów, które masz już sprawdzone. Zobaczcie, że najczęściej to, co robimy, to w gruncie rzeczy dzielimy się katalogiem.
W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jak Oricum zaczynało działać, to nie było katalogów. I cała jakby sprzedaż, zbieranie zamówień odbywało się po prostu poprzez prezentację produktów. A więc dzisiaj trochę więcej właśnie o tym. I jeśli chcecie coś zmienić, jeśli chcecie zbierać większe zamówienia, to jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I pierwsza rzecz to jest w ogóle odpowiednia postawa. Czyli wyrobienie w sobie, no też postawę trudno tak naprawdę wyrobić, ale takie nastawienie na to, że ja chcę stać się lepszym sprzedawcą, że ja chcę zbierać większe zamówienia i że mi na tym najzwyczajniej w świecie zależy. Bo zupełnie inaczej sprzedaje osoba, która mówi, a zobaczymy, co to będzie i kupuje dwa katalogi na krzyż i liczy, że zarobi dużo. A zupełnie inaczej robi to osoba, która jest nastawiona, dobra, ja chcę rozkręcić ten swój mały biznes. Mam teraz, słuchajcie, konsultantkę, która, no, traktuje Oricum zupełnie wypadkowo, ale zamówiła w tym katalogu ze 100 katalogów. Prowadzi punkt impost i wręcza katalog każdej swojej klientce. I ma już 350 punktów w swoim pierwszym katalogu zaczynając. Bo ona ma taką postawę, że postanowiła, że zobaczy, na ile Oriflame może zadziałać i wie, że trzeba w to zainwestować. Dlatego tak zrobiła. I zachęcam Was do tego, żeby podejść do sprzedaży też na zasadzie, ok, mi na tym zależy. Jestem gotowa dać siebie dużo, żeby wyciągnąć z tego korzyści. W odpowiedniej postawie ja też mam na myśli takie fajne podejście do klienta na zasadzie wygrana, wygrana, czyli nie takie podejście, że wiecie, trzeba wcisnąć po prostu produkt, bo jak nie wcisnę, to nie zarobię, ale takie, gdzie jestem doradcą i pomagam klientowi w wyborze najlepszych produktów dla niego, tak żeby on był zadowolony, żebym ja też na tym zarobiła. O tej postawie też pewnie mówiłam Wam trochę w pierwszej części, więc warto tam wrócić. Żeby zbierać większe zamówienia, żeby zarabiać więcej, potrzebna jest Wam też wiedza produktowa. I zachęcam Was do tego, żeby zacząć odwiedzać stronę online i przeglądać dział wsparcie sprzedaży. Tam macie podpowiedzi, jak sprzedawać makijaż, jak sprzedawać pielęgnację twarzy. I tam są omówione bardzo dokładnie też serie produktów. Można umówić się z Tobą, że w każdym tygodniu dobywam wiedzę o jakimś konkretnym kosmetyku, od jakiejś konkretnej grupie produktów, o jakiejś kategorii, tak? Więc jakby dobrze jest wyrobić sobie taki nawyk po prostu zdobywania wiedzy produktowej. Zaglądajcie też na szkolenia, które będę prowadziła zawsze jeszcze teraz w ostatni poniedziałek katalogu, ale już od przyszłego katalogu będzie to pierwszy wtorek po prostu katalogu, gdzie będę Wam opowiadać o nowościach, hitach, najfajniejszych produktach, bo tam też możecie zdobyć wiedzę o tym, jak działają kosmetyki, które są ciekawe, co jest w składzie, na co zwracać uwagę. Przydadzą nam się też techniki sprzedaży, które będę Wam podrzucać podczas naszych szkoleń. Już możecie wrócić do tego podstawowego szkolenia sprzedażowego. Dzisiaj poznacie na pewno kilka dodatkowych technik, które będziecie mogli zacząć wykorzystywać. Warto też korzystać z materiałów dodatkowych. Takim materiałem może być na pewno katalog, tak? Jest takim materiałem. Tych katalogów naprawdę warto mieć więcej. Dla każdego klienta dobrze jest posiadać dodatkowy katalog, ale mówiąc o materiałach, myślę też o takich rzeczach, które dodatkowo będą budować Wasz autorytet sprzedawcy i będą Wam pomagać podczas spotkań z klientami. Takim genialnym materiałem jest przewodnik po pielęgnacji twarzy, który też możecie sobie zamówić, przewodnik na page. Tutaj zobaczcie sobie, czy to będzie widać, czekajcie, czekajcie. Jest kod, tak? Czyli 12, 25, 48. Taki przewodnik możecie sobie zamówić, on chyba 2 złote kosztuje. Jest bardzo przydatny, jeżeli chcecie komuś opowiedzieć o seriach Technowage. Są tu dokładnie opisane produkty, składy, działanie. Ta ulotka bardzo przekonuje też po prostu klientów do zakupów. Zapiszę Wam kod, żebyście go mogły sobie odtworzyć. Pięć, cztery, osiem. Czyli 12, 25, 48. Tak, sprzedaż produktów Nowej daje Wam bardzo dużo punktów, więc opłaca się dokładnie poznać te zestawy i je polecać. Nagrałam też film o Nowej, więc zajrzyjcie sobie do niego i dokładnie poznacie wtedy tę serię i będziecie wiedziały, która dla kogo, jak o nich opowiadać. Bardzo polecam Wam też zainteresować się kategorią wellness.
czyli naszym drugim topowym produktem, bo moim zdaniem to, co najlepsze porównują to Nowe Age i właśnie wellness. I tutaj, żeby dobrze sprzedawać produkty wellness, można mieć taki mini przewodnik wellness. I tutaj też macie od razu kod. Ja go też Wam oczywiście zapiszę. To jest 120971 i to jest wellness. To jest mini przewodnik. Ale najlepsze, co możecie znaleźć na temat kategorii wellness, znajdziecie w przewodniku wellness, który ma kod 123252. On kosztuje 5 zł. I jest jednym z genialniejszych produktów pomocy, które pomogą Wam w sprzedaży po prostu kategorii wellness. Warto takich przewodników mieć kilka i dawać swoim klientom po tym, jak powiecie im o tej kategorii. W przyszłym katalogu, bo już w biuletynie 5 się pojawia, znajdziecie też informacje o nowej karcie kolorów. Więc będzie też szansa poznać bliżej naszą kolorówkę i rozmawiać z klientami o kolorówce. Już Wam szukam, gdzie będzie. Tutaj będzie informacja o tym. Karta kolorów będzie dostępna od katalogu 5. 2,90 będzie kosztować. I kod już Wam oczywiście zapisuję. To jest 12,43,27. To jest karta kolorów. Oczywiście polecam Wam też dziewczyny kupowanie próbek. Próbki zapachów, próbki kremów. Wszystkie możecie mieć w bardzo dobrej cenie, bo próbki kremów już od złotówki. Próbki zapachów za 50 groszy. To są rzeczy, które warto mieć. Ważna zasada, jeżeli dajecie komuś próbkę kremu, to umówcie się, kiedy zapytacie o jego zadział, o to, jak zadziałał. Bo my często, nie wiem, czy też tak macie, ale jeżeli ja coś gdzieś kupuję i dostaję próbki, to ja ich nie zużywam. Po prostu sobie leżą, aż w końcu je wyrzucam. I pewnie macie trochę podobnie, więc jeśli dajecie klientce próbkę, umówcie się z nią, zadzwonię do Pani jutro spytać, jak się podoba, jak zadziałało i w ogóle, dobra? Tego proszę pilnujcie. Natomiast jeżeli chodzi o próbki zapachów, to ja ich raczej nie daję. Testuję je z klientami, ale nie daję im, ponieważ wtedy dłużej po sprawdzeniu kupią ode mnie zapach. Prawda jest ten, zgadzasz się ze mną, że aż się przeterminują, później wyrzucamy. Warto też mieć, słuchajcie, oczywiście swoje własne produkty i to już nie jedna z Was powiedziała, że najpierw testuje na sobie, a później poleca klientom, więc im więcej produktów same posiadacie, tym większą o nich wiedzę macie, ale tym łatwiej jest Wam je pokazać po prostu, umówić się z klientką na spotkanie pielęgnacyjne. Więc zamawiajcie w Oriflame po prostu produkty dla siebie. Kończy Wam się szampon, kupcie go najzwyczajniej w Oriflame. I podrzuciłam Wam już kilka takich pomysłów, co można zrobić. I chciałam zapytać teraz, od czego Wy dziewczyny zaczniecie? Co zrobicie na początek, aby zwiększyć swoją sprzedaż? Czyli Iwona, ty zamierzasz bardziej skupić się na wellness. Polecam na pewno więcej przewodników, które po prostu wręczysz do przeczytania, ale zawsze się umów, kiedy odbierzesz taki przewodnik. To też fajnie działa, bo wtedy jest okazja do zagadania, no i jak po przeczytaniu. Więc ta osoba wtedy musi przeczytać. A co wy dziewczyny zrobicie, żeby od teraz zacząć zwiększać sprzedaż? Podzielcie się proszę. Genialny pomysł Sabina, a ja zaraz będę właśnie o tym mówić, jak te spotkania zrobić. Więc bardzo się cieszę. Słuchajcie, jeżeli jesteście gotowe do tego, żeby coś zmienić w tej swojej sprzedaży i aby zacząć więcej zarabiać ze sprzedaży i mieć więcej punktów, no to zaczynamy.
Pierwsza rzecz, bo dzisiaj będziemy mówić o tym, co najczęściej robimy i będziemy zmieniać to na to, co warto robić. Więc pierwsza rzecz, zamiast dawać katalog, umów się na spotkanie. I bardzo Was do tego zachęcam, aby zacząć prowadzić spotkania kosmetyczne. I nie musicie być ekspertami, wcale nie trzeba mieć ogromnej wiedzy. Wystarczy parę Waszych kosmetyków, które będziecie pokazywać koleżance przy kawie po prostu. A więc, jeżeli macie swoich klientów, to umówcie się z nimi, że tym razem przyjdziecie zrobić im peeling dłoni. Prezenci za to, że tyle od Was do tej pory zamówili. W przyszłym katalogu, w katalogu piątym, będzie w genialnej cenie peeling Swedish Spa, więc kupcie ich po prostu więcej. No i przy okazji takich właśnie umówienia się z koleżanką można i takich nich zrobić. Być może zamówiłyście dla siebie zestaw do pielęgnacji twarzy. Nowej, czy tak? Więc można się umówić z koleżanką, zrobić ci bezpłatny rytuał przedłużający młody wygląd cery. Albo z klientką, tak? Pani Kasiu, zamawia pani u mnie już od roku, jest pani moją stałą klientką i w ramach podziękowania mam dla pani prezent. Chciałabym pani zaproponować bezpłatny rytuał przedłużający młody wygląd cery. Co pani na to? Zobaczcie, to jest banalnie proste. I wtedy już nie tylko dajecie komuś katalog, ale umawiacie się z taką osobą na to, że do niej wejdziecie. Na to, że porozmawiacie chwilę o kosmetykach. A to szalenie dużo zmienia. Bo jeżeli jest okazja komuś coś pokazać, jest okazja przetestować, jest okazja pogadać w ogóle, poznać kogoś bliżej, to macie bardzo dużą szansę na to, że zbierzecie dużo większe zamówienia. Więc zachęcam Was do tego, żeby takie spotkanie zacząć organizować. Nawet jeżeli macie tylko 5 produktów na krzyż, to jesteście w stanie kogoś zachęcić, bo nawet to, jak się dziecie, i nawet jeżeli tych kosmetyków nie będzie tam szalenie dużo, to możecie zrobić coś genialnego. Poznać dobrze swojego klienta i zapytać go o to, czego potrzebuje. Bo często jest tak, że jak przeglądamy z kimś katalog, to my mówimy, to jest fajne, ten tusz jest genialny. Tylko później się okazuje, że nasza klientka nie tuszuje rzęs. I tutaj o wonder, że w super cenie za 9,90 zresztą będzie w przyszłym katalogu. No i zaczynamy po prostu sprzedawać swoje ulubione rzeczy. A czasem zamiast proponować, przynajmniej przed tym, jak zaproponujemy coś klientce, to warto zapytać. I zachęcam Was do tego, żeby zacząć zadawać Waszym klientom pytania. I żeby się dowiedzieć, co klientka mogłaby chcieć kupić, jakie pytania warto jej na początek zadać? Od czego byście zaczęły? Jakie pytania byłyby takie odpowiednie na początek, żeby dowiedzieć się, czego klientka w ogóle potrzebuje? Co aktualnie kończy Ci się w łazience, w kosmetyczce? Tak? Czego potrzebujesz? Jakie produkty najchętniej kupujesz z katalogu? Gdzie najczęściej kupujesz kosmetyki? Się dowiecie, czy wybiera katalog, czy wybiera drogerię. Jak wybiera drogerię, to może zapytać, co sprawia, że lubisz drogerię? Bo powie, bo tam mogę zobaczyć. To możesz powiedzieć, słuchaj, to umów się ze mną na spotkanie kosmetyczne, będziemy sprawdzać. Można podpytać, jakiej konsystencji kremy lubisz? Co jest szczególnie dla Ciebie ważne przy wyborze balsamu, szamponu, antyperspirantu, cokolwiek, tak? Więc to są takie pytania, które warto po prostu zadać, żebyście się trochę dowiedziały, czego Wasza klientka potrzebuje, ale poza tym, że będziecie wiedziały, że potrzebuje szamponu, to żebyście wiedziały jeszcze, jaki szampon lubi, tak? Czyli co jest dla Ciebie ważne przy wyborze szamponu, pasty do zębów, na co zwracasz uwagę, kiedy kupujesz kremy do twarzy, czy ważny jest zapach, czy ważna jest cena, czy ważna jest skuteczność. Wszystkiego tutaj możecie się, słuchajcie, dowiedzieć. I to jest moim zdaniem szalenie ważne, żeby trochę wiedzieć, bo my czasami, wiecie, mierzymy ludzi jak już swoją miarą, tak?
zakładamy, nie, no tato nowej czy to nigdy nie kupił. A może się okaże, że ona właśnie zwraca uwagę na to, że produkty były skuteczne. Nie jest gotowa zapłacić trochę więcej, nawet sporo więcej, jeżeli będzie wiedziała, że produkt po prostu genialnie działa. Więc zachęcam Was, żeby po prostu zacząć pytać, dobra? Czyli zanim zaczniecie proponować, zapytajcie, czego dana osoba potrzebuje. Ale kiedy już się dowiecie, czego dana osoba potrzebuje, no to warto jej te rzeczy zaproponować. I teraz chciałam Wam podpowiedzieć, jak to zrobić. Bo czasem jest tak, że klientka powie Wam, że ona szuka dobrego kremu. A dobry może znaczyć bardzo różne rzeczy. Ja zwykle, jak komuś proponuję produkt, to proponuję dwa lub trzy rozwiązania. Najczęściej teraz w sumie to dwa. I robię tak, że najpierw proponuję droższe rozwiązanie, czyli mówię, mam dla Ciebie coś ekstra. To będzie pielęgnacja premium nowej, czy niezwykle skuteczna, oparta o komórki macierzyste, to jest rodzaj kuracji. I o tym mówię najpierw. I to pokazuję w katalogu, żeby ta osoba mogła też oswoić się z ceną. A druga rzecz, to wybieram coś tańszego. Najczęściej kolekcję Optimals, czy którąś z tych serii. Dlatego, że i dlatego tak, wiecie, bardzo ważna rzecz, to żeby schodzić cenowo, a nie się podnosić. Wyobraźcie sobie, że idziecie do fryzjera i fryzjerka Wam mówi, no mogę po nią obciąć i tutaj jeszcze zaproponować taki serum na końcówki. No i to będzie kosztować 70 zł. No i już, dobra, no 70 zł, ok. No i mówicie, dobra, ale wie Pani co, mam też coś wyjątkowego. Gdyby Pani chciała, to możemy zrobić całą taką mocną regenerację włosów. No i wtedy to kosztuje 200 zł. Co Pani wybiera? Postawcie się w takiej sytuacji. Co byście wybrały, kiedy na początek usłyszałyście 70, a później nagle się robi 200? No, najczęściej działamy w ten sposób, że wiecie, jak jest ta wyższa cena później, no to zostajemy przy 70. Ale jeżeli najpierw usłyszeliście, Pani co, od tego tygodnia mamy rewelacyjną ofertę, że do obcięcia mamy wyjątkową regenerację włosów i taki zabieg mocno regenerujący, który Pani wygładzi włosy, który zamknie łuski włosowe, który sprawi, że te włosy będą takie odżywione, będą się świetnie układać, kosztuje 200 zł. Mamy też taką wersję dla osób, które no, chciałyby po prostu podciąć ewentualnie delikatnie, zregenerować, ona kosztuje 70. To co? Macie ochotę na te za 200, co? I tak to najczęściej działa, więc zachęcam Was do tego, żeby jeżeli macie komuś do przedstawienia kilka produktów, to zacznijcie od tego droższego, a później możecie zejść do niższego. I to się nazywa, to jest tak zwany upselling, tak? Czyli najpierw proponujemy coś z wyższej półki, a później ewentualnie schodzimy do niższych. I w ten sposób jesteście w stanie sprzedać więcej. I nie bójcie się zaproponować. Do tego Was bardzo, bardzo zachęcam. Ale bardzo ważna rzecz to, zamiast skupiać się na cechach produktów, warto się skupić na ich korzyściach, bo my często, jak o czym się opowiadamy, też w takim świecie żyjemy, że najczęściej mówimy po prostu o tym, jakie coś jest. No i wiecie, wyobraźcie sobie, że idziecie kupić, chcecie, nie wiem, kupić nowy telewizor i wchodzicie do sklepu i Pan Wam zaczyna opowiadać o jakiejś wyjątkowej matrycy, rozdzielczości, tym, że to jest w ogóle jakiś tam mądry telewizor, który się łączy od razu z tym, z tamtym, siamtym i owamtym. Nie wiem jak Wam, ale mi w ogóle rozdzielczość w telewizorze, czy jakiś one tam ma, że ma kabel taki, siaki, wyjścia w ogóle takie, to mi to nic nie mówi. I najczęściej, kiedy będziecie rozmawiać z Waszymi klientami, będziecie mówić, że ten produkt zawiera kwas mlekowy, że ten produkt jest w takim i takim opakowaniu i ma taką i taką pojemność i kosztuje tyle i tyle, to okej, okay, klient może to nawet zrozumieć, tak? Bo są ludzie, którzy rozumieją, co znaczy rozdzielczość i wiedzą, czym jest kwas hialuronowy i czym jest kwas mlekowy i w ogóle. Natomiast nie do końca to może przekonać ich do zakupu. To, co tak naprawdę przekonuje nas do dokonania zakupu, to nie jest tylko cecha danego produktu, ale to są korzyści, które ja będę z tego miała, z tego, że właśnie na ten produkt się zdecyduję. I chciałam, żebyście zapamiętały dzisiaj, to jest jedna z ważniejszych rzeczy,
to skoncentrowanie się na języku korzyści, czyli na takim sposobie opowiadania o produktach, gdzie nie tak ważna jest cecha, czyli nie tak ważne jest to, co ten produkt w sobie posiada, a ważniejsze jest to, jak to zadziała i co klient będzie z tego miał. Czyli na przykład weźmy, nie wiem, jakiś produkt z tego katalogu. A teraz w katalogu w ofercie są kremy z Royal Velvet. Kojarzycie tą serię Royal Velvet? Są teraz za połowę ceny. Już je dla Was szukam. Tutaj. Są kremy z kolekcji Royal Velvet. To, co wyróżnia Royal Velvet, to jest ekstrakt z czarnego irysa, o czym też macie tutaj w katalogu napisane. I można powiedzieć Pani, wie Pani co, mam dla Pani genialne kremy, które zawierają ekstrakt z czarnego irysa. No i okej, do tego są teraz za połowę ceny, bo z 80 przecenione na 40. Okej, klientka może powiedzieć, no fajnie, no to ja poproszę. Ale dużo chętniej kupi je od Was, kiedy usłyszy, że i pani co, mam pani wyjątkową kolekcję. To jest kolekcja Royal Velvet, taka królewska seria. Ona zawiera w sobie ekstrakt z czarnego irysa. Ten ekstrakt z czarnego irysa, i to nawet macie tutaj napisane, wzmacnia strukturę naszej skóry i zapewnia jej też intensywne nawilżenie. Do tego poprawia elastyczność i jedność skóry. I super, bo już macie cechę i już macie zaletę, tak? Bo to jest napisane tutaj. Ale wiecie, co najbardziej będzie kręciło klientkę? Jeśli po tym powiecie jej, dzięki temu pani skóra będzie cudownie napięta, bardzo mocno nawilżona i taka bardziej sprężysta już po 2 tygodniach stosowania tego kosmetyku. Po mniej więcej miesiącu zauważy pani, że skóra wygląda młodziej, tak ładniej. I koleżanki już mogą podpytywać o to, czego tam pani używa. Do tego teraz może pani kupić 2 kremy w cenie jednego. I zaoszczędzić aż 80 zł, decydując się na tą serię. Dzięki czemu można kupić sobie, będzie Pani mogła zamówić sobie coś jeszcze. Cześć Marzena, cieszę się, że jesteś. Mówimy właśnie o języku korzyści, czyli jednej z ważniejszych rzeczy przy polecaniu produktów. Czyli zapamiętajcie, proszę, nie skupiamy się na samej cesze, ale przechodzimy też przez zaletę, czyli co to daje i korzyść, czyli co konkretnie ta klientka będzie miała z tego, że na dany produkt się zdecyduje. Zrobiłyśmy to na przykładzie Royal Velvet. To teraz jeszcze raz, skoro pojawiła się Marzena, prześledźmy to na przykładzie innego produktu. Na przykład naszych genialnych nowych ampułek. Powiem Wam, że na ten produkt każda z Was powinna się zdecydować, no chyba, że tak jak ja jest w ciąży, to niestety kwasu glikolowego nam nie wolno. Więc po prostu na tą serię w takim wypadku nie można się zdecydować. Ale jeżeli w ciąży nie jesteście, to kupcie sobie koniecznie rewelacyjna kuracja na wiosnę, a po zimie, żeby fantastycznie złuszczyć skórę. No i tak, możemy powiedzieć, że wie pani co, mam do pani tutaj taki zestaw, który zawiera w sobie kwas glikolowy i kwas mlekowy. No i klient mówi, no fantastycznie, tylko co ja z tego będę mieć? Więc mówicie, że to są kwasy o działaniu złuszczającym, które właśnie złuszczają nam martwe komórki naskórka i odnawiają naszą skórę. Dzięki temu zauważy Pani, że skóra będzie miała bardziej jednolity kolory. Tu jest napisane, że pomaga wyrównać kolory twarzy, więc mówimy, dzięki temu ta seria bardzo fajnie wyrównuje kolory cery. Będzie Pani miała mniej widoczne jakieś takie zmiany, jeżeli tam pojawiły się jakieś blizny, to one będą dużo mniej widoczne. Przy barwieniu ta skóra stanie się taka bardziej jednolita, a przy okazji zauważy Pani wygładzenie drobnych zmarszczek. Proszę też zwrócić uwagę na cenę, bo ten zestaw kosztuje tylko 70 zł, a zapewnia nam 4 zabiegi, jak z salonu kosmetycznego, takie zabiegi kwasami. Dzięki czemu jest Pani w stanie zaoszczędzić tak naprawdę około 200-300 zł, bo każdy zabieg kwasami u kosmetyczki, chyba że macie bardzo tanią kosmetyczkę, to w granicach 100 zł. A tutaj 4 takie robimy sobie za, w naszym wypadku 53, tak? A dla klientów 70. A więc jest to rzeczywiście duża oszczędność. A wina nie można, dlatego że no, kwasy w ciąży nie są przebadane. Generalnie nie jest stwierdzone, że są szkodliwe, po prostu nie było badań nad tym, jak działają. A dlatego lepiej z nich po prostu nie korzystać, wiesz?
Także tak to wygląda, więc kobietom w ciąży nie polecam, kobietom karmiącym też nie, natomiast później już spokojnie. Powiedzcie mi, czy ten temat, bo to jest dla mnie ważne, żebyście dobrze zrozumiały, czy ten temat cecha, zaleta, korzyść i w jaki sposób opowiadać jest dla Was zrozumiały, wiecie, o co w tym chodzi, będziecie potrafiły w ten sposób rozmawiać z klientkami? A, bo ty Sabina jeszcze karmisz. Ale nie zaczęłaś używać, to poczekaj. Będziesz miała na za chwilę. Dzisiaj dziewczyny wrzucę Wam jeszcze na grupę książkę, którą napisałam o psychologicznych technikach sprzedaży. To taki e-book, w którym też dokładniej omawiam to zagadnienie i kilka jeszcze innych, więc myślę, że będzie dla Was też pomocny. Dobrze? Ja też Sabina mam w domu i też się obchodzę smakiem i też wszystkim opowiadam, że jest genialny, więc. No cóż, życie. Słuchajcie, teraz bardzo ważna kolejna kwestia i to kwestia dla mnie no, niemal kluczowa, bo to zauważyłam jest tak, że fantastycznie opowiadamy o produktach. Potrafimy klientów pozarażać miłością do kosmetyków, robimy fajne spotkanie, opowiadamy, przekonujemy, pozwalamy przetestować, robimy komuś zabieg, a później mówimy, dobrze, to się proszę zastanowić. Znacie to? To chciałam Wam od razu powiedzieć, że tak naprawdę najwięcej, największe zamówienie zbierzecie od razu. Pokażcie produkty, zakochajcie w nich klienta i zbierzcie zamówienie od razu. Nie umówcie się na jutro, na telefon, na spisanie, tylko zbierzcie zamówienie od razu. To jest pierwsza rzecz, którą ja, kiedy prowadzę spotkanie, jedna z pierwszych rzeczy, którą robię na koniec, to jest dobra, co zamawiamy. I powiem Wam, że dzięki temu mam dużo, dużo większe zamówienia od osób, które do mnie przychodzą. I jeśli nie uda mi się na spotkaniu zebrać zamówienia, to ja wiem, że po spotkaniu ono będzie dużo mniejsze. Bo kiedy testujecie z kobietami, to one są powiarane, mi się to wszystko podoba, są zachwycone tymi produktami i wtedy chcą je mieć. Ale jak później wrócą do domu i się okaże, że nie wiem, lodówka się zepsuła. Albo nawet się okaże po prostu, że syn potrzebuje na jakiś wyjazd, a to nagle chcą te produkty mniej, bo po 3 dniach im się zakurzy ten entuzjazm, który miały na początku, ten wasz entuzjazm, którym ich zaraziłyście. Więc od dzisiaj umówmy się proszę, że zamówienia zbieracie od razu. Rozmawiacie z kimś o produktach, testujecie, sprawdzacie. Pytacie, to co z tego, co dzisiaj zobaczyłyśmy, chcesz kupić w pierwszej kolejności? Co ci zamówić? I po prostu zbierzcie zamówienie. Oczywiście zostawcie katalog i umówcie się z tą osobą, że jeszcze nie wiem, tam jutro zadzwonicie spytać, czy coś jeszcze chce, ale ważne jest, żeby po prostu zebrać zamówienie od razu. Sprawdziłam to, to naprawdę działa i ludzie dają zamówienie od razu. I kupują zestaw Novage w zasadzie tylko od razu. Mało kto, kto na pierwszym spotkaniu nie kupił ode mnie zestawu, kupił go później, bo sobie pomyślał, że sobie go kupi. Tak najczęściej, jeżeli ktoś go chce, to kupuje go od razu. Jeśli go nie kupi od razu, to wiecie, różnie. Więc zachęcam Was, żeby kupić. Teraz powiem Wam, że nawet wtedy, właśnie nawet coś się wydarzy, że się pralka zepsuje, to rzadko której pani chce się go oddać, więc zostają z tymi zestawami i później są bardzo zadowolone i chcą kupować ponownie. Więc do tego Was zachęcam. Proszę o deklarację. Która z Was od dzisiaj będzie zbierać zamówienie od razu? Ręka do góry, napiszcie ja, tak, cokolwiek, żebym wiedziała, że będziecie nad tym pracować. Ja wiem, że to nie uda się zawsze. Ale zwracajcie na to po prostu uwagę, dobra? Żeby o to zadbać. I wtedy, jak będziecie zwracać na to uwagę, to przynajmniej na co piątym spotkaniu Wam to dobrze wyjdzie. Bo to nie zawsze będzie tak, że te osoby kupią. Ale jeżeli będziecie to robić systematycznie, to będzie zdarzać się to częściej.
Cieszę się, Marta, że jesteś, że właśnie coś napisałaś i cieszę się, że się zadeklarowałaś. Dziękuję Wam, dziewczyny, za deklarację. I jeszcze jedna, i to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, bo na razie Wam powiedziałam, słuchajcie, o tym, że macie od razu zebrać zamówienie. Ja wiem, że to już jest trudne, ale teraz mam do Was coś jeszcze. Bo wyobraźcie sobie teraz, że klientka właśnie kupiła od Was zestaw nowej. Wydała 359 zł. I najczęściej wtedy mówimy, no to super, to ja przyniosę Pani ten zestaw na piątek. A ja robię coś jeszcze. Ja zawsze wtedy pytam, okej, a tych pozostałych rzeczy, które testowałyśmy, to co jeszcze chce Pani sobie zamówić? I zachęcam Was, żeby do każdego produktu, który ktoś od Was kupi, zaproponować coś jeszcze. To coś jeszcze, to może być na początek pierdoła. W sensie, a wie Pani co, w katalogu są jeszcze takie miodziki w fajnej cenie. Tutaj za 7,90 dłużej się kupi 3, albo za 9,90 kupi Pani jeden. Bardzo polecam, one cudownie nawilżają usta, fajnie pielęgnują, a myślę, że w tym sezonie katarowym to się świetnie sprawdzi. I nawet tyle na początek. Zacznijcie proponować coś jeszcze do tego, kto coś od Was kupił. I to już zadziała świetnie, bo zwiększą Wam się bardzo, bardzo zamówienia. Można też, słuchajcie, sprzedawać Nowej czy Wellness na jednym spotkaniu, tak? Takich agentów też znam. I samej mi się zdarzyło. Natomiast zawsze po prostu zaproponujcie coś jeszcze, dobra? To się nazywa cross-selling, kiedy właśnie rozszerzacie swoją sprzedaż. Zobaczcie, że to się dzieje wszędzie. Chodzicie do marketu, robicie zakupy, a przy kasie nagle sobie przypominacie, ojej, batonik. Kupujecie na stacji, tak, tankujecie, płacicie za benzynę, a pani pyta, czy jeszcze może hot doga. To się dzieje wszędzie. I albo klientka u Was kupi szampon, albo kupi go gdzieś indziej, bo to, że ona kupiła zestaw do twarzy Nowe Age, nie znaczy, że nie potrzebuje w tym katalogu szamponu, pasty do zębów, antyperspirantu, kremu do stóp, kremu do rąk, czegokolwiek. Więc warto zapytać, co jeszcze. Dokładnie, panie w mięsnym warzywniaku też pytają, co jeszcze. I zawsze się coś jeszcze kupi. A w sumie to by mi się coś jeszcze przydało. Więc zapytajcie, dobrze, a z podstawowej pielęgnacji, to co się pani teraz kończy? Co jeszcze pani zamówić? To pamiętajcie, co jeszcze, dobra? To jest kolejna misja na dzisiaj, żeby zdawać sobie z tego sprawę. I jeszcze jedna rzecz, już tak w sumie na koniec. To chciałam wam powiedzieć, że warto się cieszyć z obiekcji klienta. Jeśli kobieta mówi wam, ale to naprawdę starczy na 3 miesiące? To znaczy, że naprawdę rozważa teraz zakup Nowage. Jeśli klientka mówi wam, ale ten zestaw, no trochę drogi, to znaczy, że właśnie zaczęła się zastanawiać, czego sobie nie zamówić. Dla mnie najgorszą sytuacją jest sytuacja, w której ja się nagadałam, pytam, co pani o tym sądzi? Pani mówi, no fajne. I trochę nie wiem, co dalej. Więc bardzo Wam polecam właśnie ucieszyć się, jak klientka mówi, kurczę, no trochę drogie, nie wiem, czy mi mąż pozwoli, nie wiem, czy mogę sobie na to pozwolić w tym miesiącu. I zawsze z tymi obiekcjami można sobie poradzić. Najprostszą metodą jest metoda odczuć, odkryć. Kiedy wydzielicie się swoimi wrażeniami, pomyślcie, zobaczyłyście zestaw, kosztuje 350 zł, miałyście go sobie kupić, czy nawet 200, to też pewnie pomyślałyście, drogi. Ja zawsze mówię w ten sposób, i pani co? No ja też na początku, jak spojrzałam na te produkty, pomyślałam, że no nie należą do najtańszych. Ja zwykle mówię, nie należą do najtańszych. Bo to fajnie w ten sposób się tak trochę jakby ukrywa to. Że są drogie, tak? Bo powiedzenie, no wie pani, co rzeczywiście ten zestaw jest drogi, tak średnio, ale pani co, ja też jak zobaczyłam ten zestaw katalogu, pomyślałam sobie, że no nie należy do najtańszych. Ale później zdałam sobie sprawę z tego, że tu jest aż 6 produktów, które starczają na 3 miesiące stosowania. Jak sobie policzyłam cenę produktu miesięcznie, to doszłam do wniosku, że to jest porównywalnie z tym, co mogę dostać w drogerii. Ale kiedy później jeszcze zaczęłam stosować te kosmetyki, zauważyłam efekty, to utwierdziłam się w przekonaniu, że rzeczywiście warto z nich skorzystać. Więc ja zawsze mówię, że o tym, co poczułam, albo no rzeczywiście, moje klientki też zwracają uwagę na to,
że te produkty nie należą do najtańszych i jest to rodzaj inwestycji. Ale wtedy sugeruję im, że na przykład mogą zażyczyć sobie to pod, na Dzień Kobiet, na Dzień Mamy, pod choinkę, na święta, na urodziny. Wiecie, to jest w ogóle fajny pomysł, bo jeżeli macie kogoś, kto rzeczywiście nie może pozwolić sobie na zestaw, tylko nie kupi najzwyczajniej w świecie, to można mu zasugerować, że może go dostać i żeby ponegocjował z rodziną. I mam kilka pań, które czekają na swoje urodziny, żeby kupić sobie zestaw, czy tam na, wiesz, wiecie, jakieś święta lub coś takiego, więc to też jest jakiś tam pomysł. Więc tak, zamiast nowej pary butów albo zamiast po prostu jakichś pierdół, które czym dostajemy, to niech się rodzina złoży na zestaw. Kiedy klientka mówi, no ja nie wiem, czy mi się ten krem spodoba, może być, no, tu wiele moich klientek zamawiając do mnie z katalogu ma obawy, czy produkt się sprawdzi, czy będzie dobry. Natomiast chciałabym, żeby Pani wiedziała, że jest w Oriflame odroczona, znaczy unikalna gwarancja satysfakcji, dzięki której każdy produkt może Pani oddać. A więc nie musi się Pani obawiać tego, czy produkt się sprawdzi, czy będzie skuteczny, ponieważ jeżeli cokolwiek będzie nie tak, zawsze możemy go zwrócić do 30%, zużytego do 30%. I Wy możecie z tego, słuchajcie, w Oriflame korzystać. Każdy produkt można oddać. Odsyłacie go wtedy do Oriflame lub oddajecie w placówce Oriflame. W placówce wtedy bez kosztu po prostu dostawy, znaczy przesyłki. I możecie z tego jak najbardziej korzystać. I mam nadzieję, że od dzisiaj to Wam będzie raźniej z obiekcjami. I że będziecie miały wtedy w sobie coś takiego, że kurczę, no w sumie fajnie, bo to znaczy, że myśli nad tym produktem. I że będziecie też do tego właśnie w ten sposób podchodzić. Ja bardzo się cieszę, kiedy ktoś mi mówi, no ja nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić lub cokolwiek takiego, bo wiem, że to jest zaproszenie do tego, żeby o tych produktach porozmawiać i o tym, czego ta osoba tak naprawdę się obawia, czego potrzebuje pogadać. Więc mam nadzieję, że też tak do tego będziecie podchodzić. Słuchajcie, wiecie już po dzisiaj, pierwsze jak umówić się na spotkanie i że warto się na to spotkanie umawiać. I że to jest najlepszy sposób na to, żeby zwiększać zamówienia. Porozmawiałyśmy o pytaniach, które warto klientkom zadawać. Pamiętacie, od czego warto zacząć? Czyli co jest Ci aktualnie potrzebne? Co kończy się w Twojej łazience? Jakie produkty najchętniej kupujesz z katalogu? Gdzie najczęściej kupujesz produkty, na co zwracasz uwagę przy wyborze kremu, podkładu, tuszu, gdybyś miała taką idealną pielęgnację twarzy, to jakich efektów oczekujesz od dobrych kosmetyków? To są pytania, które warto zadawać. Wiecie też już, jak prezentować produkty. Pamiętacie język korzyści? Czyli cechę, zaletę, korzyść. Cecha mówi o tym, co, jakie to jest, zaleta mówi o tym, jak to działa, a korzyść mówi o tym, co ty z tego, moja droga klientko, będziesz mieć, kupując ode mnie właśnie ten produkt. Powiedziałam Wam też, że zaczynamy sprzedawać od najdroższego produktu, później przedstawiamy ten tańszy, ale zawsze zaczynacie od tego, który kosztuje po prostu więcej. Powiedziałam Wam też, że należy zebrać od razu zamówienie, tak? Czyli od razu finalizujecie sprzedaż. Wy mówicie, dobrze, to co z tego, co dzisiaj przedstawiałyśmy, zamówić Pani już dzisiaj. Tak, albo możecie powiedzieć, używałyśmy dzisiaj, zrobiliśmy dzisiaj taki cały rytuał przedłużający młody wygląd, kolekcją nowej czy Ultimate Lift. Z tego, co Pani powiedziała, zaraz po niesamowicie nawilżył Pani skórę i poczuła Pani już taki efekt napięcia i tak bardzo spodobała się Pani ta seria. Testowałyśmy też produkty do makijażu, tutaj tusz do rzęs i ten błyszczyk do ust. Chciałam zapytać, które z tych produktów spodobały się Pani najbardziej? Co chciałaby Pani zamówić dla siebie już teraz? Tak, czyli zawsze po prostu pytamy. Powiedziałam Wam o cross-sellingu, czyli o tym, że jak już klientka coś kupi, to zachęcamy ją, żeby kupiła więcej. Bo słuchajcie, to jest tak, że w momencie, kiedy już dokonałyśmy zakupu, to już jeden produkt jest. I raczej ona Wam nie powie, nie, to ja już tego nie chcę, to ja sobie kupię błyszczyk. Tak, tylko ona powiedziała, ja już chcę ten zestaw, to wy jej teraz dobrze, a co jeszcze jest Pani potrzebne? Zobaczcie, czasami chętnie byśmy sobie kupiły dwie pary butów, to jakieś sprzedawcy nam nie proponują po jednej parze butów, żeby dokupić drugim. Ale za to do tych butów często nam proponują preparaty do czyszczenia, do tam konserwowania twojego obuwia i tak dalej, no nie? Więc to samo możemy zrobić my. Wiecie już, jak radzić sobie z obiekcjami. Przedstawiłam Wam dzisiaj metodę odkryć
odczuć, odkryć. Czyli też tak czułam, ale odkryłam, że jest tutaj 6 produktów, tak, starcza to na 3 miesiące. Też się obawiałam, że produkt mi się nie spodoba, ale odkryłam, że w Oriflame jest gwarancja satysfakcji. Więc to są rzeczy, z których możecie już teraz skorzystać. I o tym wszystkim dzisiaj wiecie już. I teraz chciałam Wam powiedzieć, co Was, jeżeli któraś z Was chce otrzymać ode mnie certyfikat ukończenia dzisiejszego szkolenia i dodatkowe materiały, które prześlę Wam wtedy mailem, to należy przeprowadzić 2 spotkania, takie wiecie, sprzedażowe, umówić się z koleżanką na kawę i pokazać jej swoje ulubione produkty, a później do 19, czyli na ten tydzień, wysłać mi maila z ich krótkim opisem. Wtedy wysyłam Wam mailem certyfikat plus dodatkowe materiały z dzisiejszego szkolenia. Teraz czas na to, moje drogie, żebyście się podzieliły tym, co Wy dla siebie dzisiaj wyciągacie z tego szkolenia. Chciałam, żeby każda z Was myślała o jednej takiej rzeczy, która została jej po dzisiaj, na którą zwróciłyście szczególną uwagę, no i którą wprowadzicie. Podzielcie się jedną taką rzeczą. Można powiedzieć, że to już masz zaliczone, bo proponować dodatkowy produkt też może być taką rzeczą, ale jeżeli to jest coś innego, to napisz. Marzeno, to zamiast się starać finalizować sprzedaż, to ją po prostu zacznie finalizować. Bardzo ważne słowo i fajnie, że go też użyłaś, dziękuję za to, bo często, kiedy mówimy sobie, to ja się będę starać rozmawiać z klientami, jak się staramy, to wiecie, różnie wychodzi. A więc zamiast się starać, po prostu zrób to, zacznij finalizować sprzedaż, tak? I wtedy jakby łatwiej o to będzie. Ty już wtedy będziesz mówić o korzyściach. Ty, Marto, też będziesz nie starać się, tylko finalizować sprzedaż. Ty jak opowiesz o produkcie, to powiesz, dobra, to co mamy, tak? Albo zamówienie przynieść Pani na wtorek czy na piątek. Wypisałam tutaj rzeczy, które się Pani spodobały, co z tego zamawiamy w pierwszej kolejności. Czyli kiedy klientka mówi, że ona lubi w sklepie, bo może tam dotknąć, to Iwona mówi, no to fantastycznie, to umówmy się na spotkanie kosmetyczne, to przetestuje Pani te produkty ze mną, wszystko Pani pokaże. Aha, czyli 2 warianty, droższy, tańszy, o tym pamiętajcie, proszę. I to, żeby poznawać potrzeby klienta i proponować produkty pod to pasujące. Super, Sabina, dziękuję. To zostało nam, dziewczyny, jeszcze trochę czasu na to, żeby o coś zapytać. Więc jeśli, czy w temacie dzisiejszego szkolenia, czyli tych technik sprzedaży, tego, o czym Wam powiedziałam, a czy w temacie jakimkolwiek innym, jeżeli czegoś potrzebujecie, to teraz możecie o to wszystko zapytać.